Cześć! This Polish Czech conversation is a special one, because it's the first episode of a series of Polish Czech lessons based on Slavic languages mutual intelligibility phenomena. Me as a Polish teacher and Vid as a Czech teacher are going to learn each other's languages by having bilingual back and forth conversations on different topics. In this video, we are going to focus on professions. In the course of the conversation, we mentioned 20 different professions in total, but we are going to discuss three in more detail to compare relevant vocabulary in both languages. And we utilize a guessing game to give structure to the lesson. In the upper right corner, you will have professions counter, so you have an idea about progression of the conversation. Remember, it's the beginning of a series, so subscribe if you don't want to miss the following videos. And now, Polish-Czech conversation coming up. Dobra, więc zaczynamy. Zaczynamy. Dzisiaj rozmawiamy o zawodach. Dobrze. Wiesz, co to jest zawód po polsku? Nejsem si jistý, ale představuju si, že to je profese, práce. Tak, profesja, profesja. Po polsku Dobrze. Mówimy zawód. Zawód to jest twoja praca, którą wykonujesz. Aha, aha. My říkáme práce, profese, anebo povolání. Povolání, aha. Po polsku máme povolání, ale to jest bardziej coś duchowego. Povolání, żeby być księdzem, albo povolání, żeby być nauczycielem i tak dalej. Dobrze. To jest powołanie. Pierwszy zawód to jest osoba, która zajmuje się zdrowiem. Zajmuje się zdrowiem. Może to być doktor? Doktor, tak, ale po polsku raczej mówimy lekarz. A u nas jest to lekarz. Też lekarz, tak samo? Tak, jest to stejne. Tak, ale na przykład, kiedy rozmawiamy z lekarzem, czy z lekarką, mówimy do niego panie doktorze, albo pani doktor. A my říkáme pane doktore, nebo pani doktorko. Pani doktorko, aha, to ciekawe. Tak, ale raczej mówicie lekarz, tak? My říkáme obojí. My říkáme, je to tak 50 na 50. Někdy říkáme, jdu k doktorovi, někdy říkáme, jdu k lékaři. Je to stejné. Aha, no tak. Po polsku też można powiedzieć, že idę do doktora, ale raczej mówimy, idę do lekarza. Aha, aha. No a pak je to legrační, protože my skoro u všech profesí máme ženskou a mužskou verzi. To znamená doktor, doktorka. My raczej mówimy pan doktor, pani doktor. Rozumiem. Pan doktor, pani doktor. Albo lekarz, lekarka. Ano, lekarz, lekarzka. Mamy to stejne. Lekarzka, aha. No to ciekawe. Pochodzi od czasownika leczyć. Lekarz leczy ludzi. Ano, ano. Lekarz leczy ludzi. Jest to stejne. No to jest bardzo podobne. A powiedz mi, co jeszcze robi lekarz? Co jeszcze robi lekarz? Lekarz. Lekarz taky dělá hodně administratywy. Aha, różne prace administracyjne. Tak. A předepisuje léky. Tak, po polsku też mówimy przepisuje leki. Przepisuje leki na receptę. Tak, nám dává recept nebo předpis. Předpis albo recept, tak? Ano, ano. Ach, po polsku mówimy recepta. Przepisuje aha. leki na receptę. Aha, aha, u nas jest to ten recept. Aha, to rozumiem, że gdybym był chory w Czechach, to bym się dogadał, tak? Myślę, si, że jo. To jest naprawdę ciekawe. A oprócz przepisywania leków, lekarz jeszcze daje skierowania do specjalistów. Rozumiesz? Doporučuje ti specjalistu, říká ti, musíš jít na pediatrii, musíš jít na ORL, musíš jít na, já nevím, na rentgen, nebo... Tak, musíš jít do
do pediatry albo musisz iść do lekarza specjalisty, do chirurga, chirurg. Tak, tak, chirurg u nas taki chirurg. To jest bardzo, to jest praktycznie takie samo. A dokonce to slovo lekarz, nebo slovenský je lekár, tak existuje v jednom ze skandinávských jazyků. Tak? Aha. Musím ten, se podívat. Ten rdzeň, tak? Ten rdzeň. Tak, 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 ten kořen. Ten kořen, aha. Musím se podívat na internet, který jazyk to je, ale slyšel jsem to, nebo četl jsem to, že v jednom z těch jazyků se říká lékař nebo něco, něco podobného. No to trzeba sprawdzić, później sprawdzimy, zobaczymy, jak to wygląda. A powiedz mi jeszcze w takim razie, lekarz to jest specjalista, ktoś, kto ma wykształcenie, ma dyplom uczelni medycznej, ale jak mówicie po czesku na lekarza, który jest niewykwalifikowanym lekarzem i leczy ludzi ziołami albo takimi niekonwencjonalnymi metodami? Tomu říkáme léčitel. Léčitel, aha. Po polsku. A nebo, pokud tak? Léčitel, to je vlastně, to je oficiální, nebo to je neutrální. Aha. Někdo, kdo používá alternativní metody. A když chceme říct, že to je doktor, který svou profesi neumí, tak. A nebo používá metody, které nefungují, tak říkáme, že to je šarlatán. Szarlatan, tak, ale to chyba nie jest słowiańskie słowo, prawda? To jest asi francuskie słowo. Tak, my mamy lepsze słowo, bardziej słowiańskie, znachor. Aha. Znachor. Wiesz dlaczego znachor? Nie, nie. Dlatego, że zna choroby. Jo, tak, że zna choroby. To jest kratka. Tak, aha, znachor. Znachor zna choroby i to zwykle jest... negatywne określenie. A to, co powiedziałeś, że leczyciel, może masz na myśli po polsku, powiedzielibyśmy uzdrowiciel. Aha. Aha. Uzdrowiciel. Aha. U nas leczyciel właśnie nie ma tu negatywnej konotacji. Może być leczyciel szarlatan, a może być leczyciel, który trzeba niekomu pomóże. Tak, uzdrowiciel po polsku to też jest raczej coś neutralnego. Tak, a powiedz mi jeszcze, zanim przejdziemy do następnego zawodu, powiedz mi, gdzie pracuje lekarz? Gdzie pracuje lekarz w Czechach? Lekarz może pracować w niemocnicy. W niemocnicy? Masz na myśli szpital, tak? Tak, tak. Aha, szpital jest u nas ekspresywne słowo pro niemocnicy. Aha, niemocnica, to znaczy nie masz mocy, nie masz siły. I idziesz ano. Tam, żeby się zregenerować. Ano, protože człowiek jest niemocny. Aha, niemocny. Po polsku moc to jest siła, to jest u nas taki. Aha, to jest ciekawe, niemocny. Trzeba niejaki polityk ma moc. Tak, tak. Tak, ma władzę nad wiecmi. Tak, władza, moc, władza po polsku. Tak, tak. Ale niemocny człowiek není zdrowy. Není zdravý, tak, nie je zdravý. A ten dům je nemocnice? A tam, nemocnice. Tak, tak. A tam pracuje hodně doktorů. Tak, tak. Pracují tam lékaři. Oprócz špitala też v Polsce jsou přechodně. Přechodně. To je místo... Które, do którego można iść, żeby spotkać się z lekarzem. To jest u nas ordynacja. Aha, to bardziej z łaciny, tak? Tak, tak. Bardziej z łaciny wzięte, aha. Určitě. Okay. Dobra, fajnie. To powiedz mi teraz może ty o kolejnym zawodzie. Ja spróbuję zgadnąć, jaki to zawód. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak, tohle jest człowiek, kterému zavoláš, když se ti rozbijou v domě trubky. Neteče tam voda, máš nějaký problém v koupelně, se sprchou, s vanou, když se ti něco rozbije v koupelně nebo v kuchyni, neteče ti voda, teče ti voda
ne taková, jakou si představuješ a tak dál. Aha, to máš je... rozbité trubky, tak tohohle člověka zavoláš. To už vím. To bude hydraulik. Hydraulik, aha. Tak u nás je to instalatér. Instalatér, tak? No hydraulik, aha. Jak já to rozumím, napravia zatkané rury. Ano. Rury, tak? Może naprawić kran, z którego ano. Leci woda, tak? Ano, kohoutek. Hydraulik znany też. Są, polscy hydraulicy są znani na świecie, bo są fachowcami. Ano. Rozumiesz? Fachowiec? Ano, myślę si, że to jest rzemeslnik. Tak, rzemeslnicy, tak. Fachowcy. Niekto, kto dělá něco manuálního, ale potrzebuje k tomu specjalni skill. Tak, ale tutaj bardzo śmiesznie brzmią trubki. Trubki. U nas jest trubka, taki trumpeta. A, no widzisz, bo dla mnie to brzmi jak mały trupek, trup. Mhm. Wiesz, co to znaczy, trup? No, ja wiem, co to znamená w czeszczynie, a co w ruszczynie. W czeszczynie trup je... Ta část těla pod hrudí vlastně, tohle je trup. Nebo hruď a břicho je trup. To kadlub. Tak. A pro Rusy trup je mrtvola. Tak, po polsku też. Mm-hmm. Więc trupki to brzmi trochę śmiesznie po polsku. Tak, já vím, že Rusové se strašně smějí, když se dívají třeba na český film a tam říkají... trup letadla. Letadlec samolot, tak? Ano. A to má křídla. Aha. A trup. Ano, tak, bo to jest kadłub samolotu. Mhm. Ano. A pro ně slovo letadlo je komické, slovo trup je komické a ještě kombinace už je úplně super. Tak, to brzmi bardzo, bardzo groźnie. Tak, rzeczywiście, to bardzo ciekawe. A powiedz mi, gdzie pracują hydraulicy? Większością u ludzi doma. W domach u ludzi, aha. Tak. A czy jak można zamówić usługi? Jak można zamówić usługi hydraulika w Czechach? Jo, jak si możesz rezerwować jego służby. Aha. Tak, nebo, ja nie wiem, poptat jego służby. Většinou buď zavoláš přímo jemu telefonem, anebo zavoláš firmě, kde aha. pracuje několik řemeslníků, kde je elektrikář, nějaký obkladač, instalatér a tak dále. To zavolat, to znaczy zadzwonić, tak? Telefonem. Tak. Aha, tak po polsku zavolat to jest po prostu zavolat kogoś, żeby przyszedł głosem. Aha. Wołam cię, żebyś przyszedł. My mamy słowo dzwonić, ale to jest ten dźwięk, który działa telefon. To jest to. Aha, tak. To jest dzwonienie. Mhm. Tak, po polsku to jest dźwięk plus też dzwonienie jako rozmawianie z kimś. Jo. Przez telefon. To jako w rusku. Aha, no dobra, no to ciekawe. To jeszcze raz, jak się mówi hydraulik po czesku? Instalatér. Instalator. Aha, i to zawsze ma konotację z rurami, z wodą, z hydrauliką, tak? Ano. Na przykład osoba, która przychodzi zainstalować internet, to będzie kto? To jest technik. Technik, aha. Po polsku raczej monter internetu. Aha, no my mamy takie słowo monter, ale monter jest człowiek, który pracuje trzeba na niejaké stavbě, která je z kovu. Mm-hmm. Víš, co je kov? Kov? Metal. Metal, aha. Železo, ocel. A monter tam třeba dává dohromady různé části té stavby. A tak, může pracovat v fabrice samochodów, tak? Třeba. Może, tak? A nebo spíš pojede tu fabriku někam třeba postavit. Postavit co? Tu továrnu, tu fabriku.
A postavit tam ty stroje a dát je do pořádku. Tak to může být montér. Montér to je slovo, které nemá úplně jasný význam. Aha, no dobra. No, po polsku też to może mogą być bardzo różne zajęcia. Bardzo tak, różne zajęcia. Tak. Aha, dobra, to jeszcze raz, jeszcze jeden zawód podaj mi. Dobrze. Widzicie. Tohle je člověk, který zachraňuje lidi, když hoří dům. Czekaj, to jest człowiek, który chroni ludzi, kiedy coś się dzieje z domem. Co się dzieje z domem? Když dům hoří. Když je v něm oheň. Płonie, żarzy się, płonie ogień. No to będzie po polsku strażak. Aha, a u nas to je hasič. Hasič? Hasič, protože hasí oheň. A, no tak, po polsku gasi. Ano. Gasi tak. Ogień. Strażak gasi ogień. Aha, i to jest hasacz. Hasić, no bo po polsku mamy słowo gasić. Aha. Jak się mówi po czesku gasić? Hasyt. Hasyt, ale osoba, która gasi ogień, to hasić. Hasić, tak. Hasić, a no to ciekawe rzeczywiście. Walczy z ogniem, tak? Strażak walczy z ogniem. No, bojuje z ogniem. Możemy to tak říct. Bojuje, mówicie. Bojuje. No, my taky máme slovo válčit, ale to musí být opravdu... to je složité. Může to být opravdu válka, vojna. Aha. Jo? Vojna nebo... či válka? Vojna to po polsku či po česku? No, já jsem to řekl, abys mi rozuměl. Aha, dobra. To po česku... Pro Čechy to je válka. Válka, aha. Mm-hmm. Tak, a tam můžou lidi válčit, můžou válčit v Afganistánu, anebo metaforicky, jo, přeneseně, může člověk válčit třeba s matematikou ve škole. Aha, tak, rozumím. Když je to pro něj fakt problém, jako pro mě. Tak, to wszyscy walczyliśmy z matematyką. Všichni takhle lingwisti a poligloti a tak dál asi walczyli. A možná všichni ne. Tak, niektórzy ludzie umieją wszystko. Tak, aha, są wśród lingwistów dużo jest osób, które mają umysł ścisły. Prawda. Umysł ścisły, logiczne myślenie na piątkę albo na szóstkę. Ano. Tak, aha, já dobra. Znám taky lidi, kterým jde prostě i jazyk, i matematika, i technické věci, i sport. A ještě jsou sociálně zdatní a já si říkám, to není možný. No geniusze, tak? Geniusze. No to fajnie, ciekawe. To ještě powiedz mi, Vítě, kde pracují strażacy? Hasiči pracují na ulici. Můžou hasit, když stojí před domem, který hoří, ale často musí vstoupit do domu a pomáhat tam lidem nebo tam něco důležitého udělat. Pracuje v płonących domach, tak? Ale bardziej mi chodziło o ten budynek, v którym jest siedziba straży pożarnej. Já si nejsem jistý, jak se tomu říká oficiálně, jo? Myslím, že to je hasičská stanice, aha. Ale všichni říkají hasičárna. Hasičárnia. Hasičárnia. No ciekawe, po polsku to jest remiza i strażacy mają siedzibę w remizie. Tam przebywają, tam mają swój sprzęt przeciwpożarowy. I stamtąd wyjeżdżają w teren. Ano, tak to jest hasičárna u nas. Ale jest to zajímavé, protože u nas remíza je situace, kdy dva týmy ve sportu mají stejné skóre. A to jest po polsku to jest remis. Aha. Remis, ale remiza to jest ten budynek, gdzie mają siedzibę strażacy, albo też na wsiach często to jest miejsce, gdzie ludzie robią imprezy, robią różne bale.
spotkania, tańce. Aha, aha. No, nejsem si jistý, jestli rozumím. Je to místo, kde se konají společenské akce, bály, tancování, jo? Tak, ale jakby pierwsza funkcja to jest funkcja straży pożarnej. Tam mają swój magazyn, strażacy. Aha, aha. Mhm, dobra, bardzo dobrze. To jeszcze powiedz mi, jak się mówi po czesku pożar? Pożar. Pożar, tak? Aha. Okej, okay, dobrze, tylko chciałem się upewnić, czy jest bardzo podobnie. To naprawdę jest bardzo dużo podobnych słów, jeżeli chodzi o zawody. Ano, ano. Przynajmniej akurat wybraliśmy takie, które są podobne. Pewnie są też inne, ale to może możemy opowiedzieć w innym odcinku. Jeśli będzie zainteresowanie w komentarzach, to wtedy możemy zrobić kolejny odcinek na ten temat. Dobrze, dobrze. Ja jsem nechtěl vybírat profese typu manažer, recepční, designer, protože to je všude stejné. Dokładnie. Też nie chciałem używać takich terminów korporacyjnych, bo to jest wzięte z angielskiego zwykle. A. Ve wszystkich językach jest podobnie, więc... Přesně tak. Mhm. Ještě mi pověs jednu věc, jestli můžeš. Tak. Zajímalo by mě, jak se u vás nazývá číšník, člověk, který nosí pití a jídlo v hospodě. A kelner. Kelner, aha, jako v Německu. Tak, kelner, osoba, která roznosí jedzenie v restauraci. Tak, tak. A člověk, který vaří v restauraci, u nás je kuchař. Po polsku też kucharz. Kucharz. A poslední, to mě jen tak zajímá. Tak. Člověk, který řídí kamion nebo auto, limuzínu, taxík. U nás je řidič. Řidič, po polsku kierowca. Aha, aha, aha. Kieruje autem, kieruje ciężarówką, tak? Aha, aha. Kamion tak to nas... jest ciężarówka, jasne. Tak? My říkáme kamion nebo nákladák. A kerovat u nás znamená tetovat, dělat tetování. Tetovat, to znaczy co? Tetovat. Dělat tetování. Tatuáž. Tatuáž, tak. Tatuovat. Tatuovat, to jest kierowca? Kierovat. Kerovat, jo, to je slangově, protože kerka je slangově. A bo kierujesz igłą, żeby coś narysować. Można. Kierujesz. Można. Może to tak być, nie wiem jak to wznikło. No to ciekawe, naprawdę. A osoba, która robi tatuaże, to? Tater. Tater. Po polsku tatuażysta. Aha, aha. Tatuażysta. I'm looking forward to reading in the comments what you think about new video format on my channel. Let us know what topics would you like us to discuss in the future videos. I recommend to visit Vid's channel if you want to learn Czech, or check out my Polish courses on my website ecolinguist.com if you want to learn Polish. That's all for today. I will see you next time. Cześć!